Już za chwilę porozmawiamy sobie o tym, co będzie się działo jutro, także w kontekście polityki. Naszym gościem będzie szefowa Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska. Dzień dobry, pani Urszula. Z kwiatem dla pana. Bardzo dziękuję. My jeszcze ich nie mamy, jeśli pani pozwoli, bo 7 się nigdy nie szykujemy na kwiaty, ale właśnie to hasło, przepraszam, że żyję. Czytałem pomysł, jaki macie na jutro. Kogo macie przepraszać? Kogo chcecie przepraszać? Znaczy, no, chcemy zwrócić uwagę na to, że samo przepraszanie kobiet nie wystarczy, bo to jest też taki cykl niestety przemocy, że kobiety często są przepraszane przez mężczyzn, wierzą w to, że on się zmieni, poprawi, że wszystko będzie lepiej, ale niestety potem okazuje się, że wszystko wraca do normy, więc chcemy powiedzieć, że samo przepraszam nie wystarczy, że trzeba zacząć działać, trzeba robić coś, co by poprawiło sytuację kobiet doświadczających przemocy. Wiąże się to też z naszą sytuacją finansową jako centrum przy odmowie dotacji. Też jesteście lewacką firmą jakąś, tak? Ja rozumiem. Tak, ograniczone z tego względu. Więc też chcemy poprzez tą akcję zachęcić mężczyzn z okazji Dnia Kobiet do tego, żeby wpłacali na Centrum Praw Kobiet, żebyśmy mogły dalej pomagać kobietom, które potrzebują naszej pomocy. Szykując się na spotkanie z panią, czytałem dane, o których pewnie jutro będziecie mówić więcej, dane mówiące o tym, jak wygląda sytuacja kobiet w Polsce, i to nie w odniesieniu do tego, że nie wiem, mają mniej miejsc na listach wyborczych, ale w odniesieniu do tego, ile kobiet ginie, ile kobiet jest pokrzywdzonych z powodu przemocy domowej, i to są statystyki nie kraju europejskiego, mam wrażenie. No niestety europejskiego, nie są tylko statystyki polskie, bo niestety również badania Eurobarometru albo Agencji Praw Podstawowych pokazują, że około 1/3 kobiet w Europie doświadcza różnych form przemocy, że około 50 kobiet ginie miesięcznie w Europie, więc to są dane... Ale z rąk mężczyzn? Z rąk mężczyzn, tak, dokładnie. Więc to są dane... Są bite w domu, czy...? Są bite w domu i często jakby w wyniku przemocy, kiedy nikt nie reaguje, ta pomoc jest nieskuteczna, no, kobiety tracą życie. Często jest to taki moment, kiedy kobieta decyduje się odejść, chce, szuka pomocy, mówi, że już dość, tego nie wytrzymam. No, ale niestety ten moment często jest najbardziej niebezpieczny dla kobiet. No, wówczas taki sprawca przemocy traci takie poczucie kontroli nad nią i dochodzi nierzadko do eskalacji przemocy. No, dla nas jest to szczególnie dramatyczna sytuacja, ponieważ no, kilka lat temu nasza klientka zginęła dokładnie w takiej sytuacji. Kiedy powiedziałem mężowi, odchodzę od ciebie, on złościł. To akurat miało związek jeszcze dodatkowo z podziałem majątku i ze sprawą, która miała się odbyć w sądzie, związana z podziałem mieszkania. I wówczas mąż, który na to się nie godził i nie chciał, żeby ona się wyprowadziła, tam jeszcze rozwodu nie było, ponieważ też była ta kobieta, która bardzo była religijna i nie chciała rozwodu, ale chciała odejść, chciała się oddzielić od niego. No i niestety większość spraw była umarzanych. Nikt jej nie wierzył, bo w Polsce funkcjonuje taki stereotyp, że jak jest rozwód albo podział majątku, czy jakaś inna sprawa, to kobiety oszukują. To kobiety zapewne preparują tą sprawę po to, żeby coś ugrać, wygrać. I w tym wypadku myślę, że też to zadziałało. No i niestety na kilka dni przed rozprawą na zlecenie swojego męża została zamordowana. I takich przypadków, no jak wiemy z doniesień medialnych, w Polsce nie jest tak mało. I musimy w końcu zacząć działać, a nie tylko mówić, że chronimy kobiety doświadczające przemocy. I też zauważyć, że przemoc ma płeć i że potrzebne są placówki specjalistyczne, które będą świadczyły taką pomoc, która rzeczywiście może i ma szansę być skuteczna. Ale przemoc ma płeć, czyli przemoc jest mężczyzną, krótko mówiąc, tak? Czy, że przemoc ma płeć? Tak, no niestety. No, wszystkie statystyki pokazują, że jeśli chodzi o przemoc domową, no to około od 90 do 95% sprawców przemocy są to mężczyźni, a ofiarami kobiety, więc tutaj niestety przemoc ma płeć. Mężczyzn. Wśród ofiar przeważają kobiety, a wśród mężczyzn sprawcy. Myślę, pani Urszulo, też o... Zastanawiam się, czy to jest mit, mówienie przez ostatnie... Właściwie ostatnie miesiące, ostatnie lata, może nawet głośniej, że kobiety mają się coraz lepiej. Wyżej podnoszą głowę, dochodzą do ważnych stanowisk, świetnie radzą sobie w firmach. Jest jakaś taka ponowna emancypacja, szczególnie w różnych krajach europejskich. W Polsce po różnych stanowiskach państwowych też to widać. To ile w tym jest prawdy, ile mitu? Nie, no niewątpliwie jest też postęp, tak, kobiety zajmują coraz więcej eksponowanych stanowisk, ale niestety no, ciągle są ataki na prawa kobiet. Tutaj ciągle musimy przypominać o tym, że są określone prawa, które powinny być kobietom zagwarantowane i państwo nie może ich od tak odbierać, jeżeli się zmieni po prostu opcja polityczna.
I tutaj mnie bardzo cieszy, że te ostatnie wydarzenia w Polsce przyczyniły się do tego, że rzeczywiście kobiety wychodzą na ulicę, mówią o swoich prawach. Tylko one wychodzą na ulicę właśnie, bo o tym sobie rozmawialiśmy trochę wczoraj, że w Polsce jest ten problem, że się nie wychodzi na ulicę po coś, tylko się wychodzi przeciwko czemuś. Jutro też. Prawda. Kobiety nie chcą wyjść, bo się cieszą, że mają władzę, bo się cieszą, że są silniejsze. One wychodzą w kontrze do tego, że im ktoś gmera w gabinecie ginekologa i tak dalej, i tak dalej. No to prawda, że nie zawsze się cieszymy. Jest to dzień praw kobiet też taki, kiedy musimy przypominać o tym, że nasze prawa są łamane i nie tylko cieszyć się, bo niestety są takie okresy w historii i w życiu, że bywa jakby gorzej, wówczas musimy wyjść i również powiedzieć, że nie podoba nam się to, co robią rządzący. A dzisiaj co się Pani nie podoba w odniesieniu do praw kobiet w Polsce? Co jest Pani zdaniem największym zagrożeniem? No na pewno, ja nie chcę tutaj mówić o temacie aborcji, który jest oczywisty, że te prawa kobiet są próby ich ograniczenia, czy pozbawienia w zasadzie prawa do decydowania o swoim macierzyństwie. Centrum Praw Kobiet zajmuje się głównie przemocą wobec kobiet i tutaj w tym obszarze również jest dla nas wiele niepokojących fizyczną, seksualną, psychiczną. Sygnałów, tak, że naszym zdaniem jakby rząd niewystarczająco, i to nie tylko ten rząd, ale również poprzednie ekipy rządzące w niewystarczającym stopniu podejmują inicjatywy legislacyjne, takie, które by zapewniały skuteczną ochronę kobiet przed przemocą. Ale dzisiaj nawet w odniesieniu do zmiany ustawodawstwa, tabletka Jinpo, sytuacja profesora Hazana w Ministerstwie Zdrowia i to, czego kobiety się boją, że tak naprawdę dzisiaj to będzie właśnie prawo lekarza, a nie prawo kobiety. No, to prawda. No i też musimy o tym mówić. Ale poza mówieniem, czy wy macie partnera po drugiej stronie, że z tego waszego mówienia sprawicie, że na przykład usiądziecie z Radziwiłem przy jednym stole i Radziwiłł się zgodzi na pewne wasze argumenty? No niestety teraz nie mamy partnera po stronie rządowej. To może po raz pierwszy, ale drugi już niestety, kiedy rząd rzeczywiście nie zaprasza nas na żadne konsultacje, jakby nie konsultuje z nami zmian w prawie i wszystko to się odbywa w różnych miejscach, w zaciszach gabinetów, ale bez konsultacji z tymi, których zmiany w prawie dotyczą, nad czym ubolewamy. Oczywiście różnie to bywało w różnych ekipach rządzących, nie zawsze byłyśmy zadowolone, ale jednak taka otwartość na wysłuchanie organizacji była zdecydowanie większa. A może Radziwiłł to zły adres, może Szydło, skoro jest kobietą, byłaby lepszym adresem? Tak, też skierujemy jakby z okazji tego dnia jutrzejszego też taki apel do pani Szydło i do Ministerstwa Sprawiedliwości, również pracy i polityki społecznej, do Ministerstwa Zdrowia o to, żeby rzeczywiście podjęto skuteczniejszą walkę z przemocą wobec kobiet, żeby przede wszystkim również zagwarantować taką stabilność finansowania oferty pomocy dla kobiet. Nie może być tak, jak było to z Centrum Praw Kobiet, że z dnia na dzień dowiadujemy się, że nie dostajemy dofinansowania i ponad 1000 klientek, które korzysta z naszej pomocy, w dużym stopniu zostaje bez tej pomocy, ponieważ nie mamy takich innych środków czy tylu wolontariuszy, żeby zapewnić pomoc, którą wcześniej mogłyśmy świadczyć ze środków publicznych. To jest kara za to, że wasza instytucja jest, jak rozumiem, myślenie obecnego rządu za bardzo na lewo? No myślę, że niestety tak. No, w naszej organizacji prezydent Komorowski podpisywał konwencję Rady Europy, złożył ostateczny podpis pod jej ratyfikacją 13 kwietnia 2015 roku. Więc aktualny prezydent powiedział, można jej przecież nie przestrzegać. Tak, aktualny prezydent wzywa wręcz do łamania prawa. Ale jesteście w stanie się jakkolwiek na to poskarżyć? Bo zastanawiam się, jak działają takie instytucje jak pani. Jeżeli wam się nie podoba właśnie to, że urzędujący prezydent wzywa do nieprzestrzegania konwencji podpisanej przez państwo polskie, ponieważ się na to oburzacie, to siłą sytuacji możecie stracić przez to pieniądze i tak się stało. Musicie się autocenzurować? No myślę, że niestety często organizacje się autocenzurują i rzeczywiście jakby zwracają uwagę na ton, w jakim mówią, zwracają się ze swoim apelem. Ja nie jestem za tym, żeby kogokolwiek obrażać, ale myślę, że rzeczywiście nie możemy się w taki sposób autocenzurować, jak to często ma miejsce wśród organizacji, które są zależne od środków publicznych. Że tutaj staramy się być miłe, żeby nie narazić się na to, że tych środków nie dostaniemy. No my nie byłyśmy takie miłe i niestety A ile to było pieniędzy w skali roku, jeśli możemy gadać o pieniędzy? My aplikowałyśmy w ubiegłym roku to znacznie większą kwotę, w tym na ten rok to około, o ile mnie pamięć nie mieli, 800 tysięcy, czy około miliona raczej, bliżej. I to pomaga, jak pani powiedziała, ilu kobietom?
No wtedy, kiedy dostawałyśmy dotacje z Ministerstwa Sprawiedliwości, to znacznie większej grupie niż teraz, mogłyśmy pomóc. W zeszłym roku już bez dotacji pomogłyśmy ponad 1000 osób, 1000 kobiet skorzystało z naszej pomocy w samej Warszawie. A co wam napisało Ministerstwo Sprawiedliwości? Nie dostaniecie, bo? Znaczy na 2016 rok napisano nam, że nie dostaniemy, ponieważ pomagamy tylko kobietom, a to jest niezgodne ze standardem, jaki ministerstwo przyświeca, pomocy wszystkim, więc zawężamy zakres pomocy. No to jest, a nie chcecie dorzucić facetów do nazwy? Może wtedy by dali. No nie chcemy oczywiście dorzucić, ponieważ uważamy, że pomoc specjalistyczna ma sens i taka skierowana tylko do kobiet, jeśli jest specjalistyczna. Bo często kobiety w takich placówkach ogólnych bywają narażane na trudną wiktymizację, spotykając na przykład sprawców przemocy na korytarzach tejże organizacji, którzy w odwecie, że ona go oskarżyła, sami próbują też przedstawiać się jako ofiary. I tak niestety zdarza się. Do nas też trafiają czasami takie kobiety z innych placówek, które no właśnie poskarżyły się na to, że tam spotkały się z takim brakiem zaufania albo właśnie sprawcą, który przychodził tłumaczyć swoją pozycję i że to dla nich było traumatyczne doświadczenie. Ale odpowiedzenie organizacji, która zajmuje się prawami kobiet, że ona się zajmuje prawami tylko kobiet i to jest nie fair, to jest jakieś szaleństwo. No też tak myślę. Ministrowi co kobiet? No oczywiście, że pozdrawiacie serdecznie. I pokazujemy, że to jest niestety standard międzynarodowy, do którego Polska powinna się dostosować. Póki co ratyfikowana jest przez nas konwencja, ale nie tylko, również dyrektywa unijna, która mówi o pomocy ofiarom przestępstw, która również zwraca uwagę na to, że ofiary szczególnych przestępstw, takich jak przemoc domowa czy przemoc seksualna, no powinny mieć pomoc specjalistyczną, która zwraca uwagę na to, że właśnie w tym wypadku przemoc ma płeć i powinna być kierowana i dedykowana dla grupy, która dominuje wśród ofiar. Choć jak pamiętam te statystyki, o których mówiliśmy już dzisiaj sobie w rozmowie, kobiety między 16 a 44 rokiem życia, to jest nawet 1 000 000 kobiet rocznie w Polsce, doświadcza przemocy seksualnej. No nie, nie tylko, znaczy no tak, są różne dane, różne definicje, statystyki. Tak. Nie jest to oczywiście łatwo zebrać dobre dane, ponieważ no wiele kobiet też nie ma odwagi się przyznać. Czasami brakuje też, myślę, takich badań, które by rzeczywiście no, pokazały prawdziwą skalę zjawiska. Tylko myślę o tych 16 latach. Ja wiem, że przemoc nie ma wieku. Ona zawsze jest brutalna, ale ten wiek się obniża, kiedy dziewczyny doświadczają coraz wcześniej przemocy seksualnej? Że tak. No bardzo przecież mamy do czynienia z 12-latkami, 15-latkami. Słyszała pani swoją drogą pana posła, który powiedział, że taka 12-latka ma rodzić, bo tam się kolejka chętnych do adopcji ustawi. To prawda. No, albo organizacja, która dostała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości, która mówi o zgwałconej grupie wielu mężczyzn, 17-latce, że to był jej odwet, że tak naprawdę to w ogóle nie było gwałtu. I taka organizacja dostaje na pomoc ofiarom przestępstw. No, boję się, że jeżeli trafią tam kobiety doświadczające przemocy, no to wyjdą stamtąd z płaczem i będą czuły się ofiarami wtórnej wiktymizacji, słusznie. I też kolejne tego typu teksty dotyczące ofiar przemocy domowej również możemy przeczytać na stronie internetowej tejże organizacji, która no, za to jest, jakoś współpracuje blisko z ABC. Tylko właśnie mnie najbardziej, znaczy, nie przeraża, bo zdaję sobie sprawę, że ludzie nawet dojrzali, choć może nie dojrzali emocjonalnie, a dojrzali kalendarzowo, są w stanie wygadywać takie głupoty, ale jeżeli to mówi poseł polskiego parlamentu z mównicy, lekarz w dodatku, to zaczynam się zastanawiać, czy na pewno jesteśmy europejskim krajem, czy to nie jest jednak jakiś inny świat. No to prawda, często polscy politycy, szczególnie na arenie międzynarodowej czy w parlamencie europejskim, jak się słyszy chociażby o pana Korwin-Mikke, no to ale wszystkie kobiety na świecie, znaczy może nie tyle kobiety, ale wszystkie media na świecie o tym powiedziały, pokazując faceta z Polski, który mówi takie rzeczy wulgarne wobec kobiet, jakie powiedział Korwin-Mikke. I jak się otworzy, co najważniejsze, sondaże, Kukiz i Korwin-Mikke to są dwie najbardziej popierane przez młodych Polaków partie. To prawda, nikogo to jest, nie przejmuje to, co Korwin mówi. To prawda, jest to przerażające niestety, że młodzież popiera tego typu partie i polityków, którzy mają tego typu poglądy i wygłaszają je publicznie. I dlatego tak myślę sobie też o tej akcji, o tych kwiatach, które pani przyniosła z napisem przepraszam. Przepraszam, że żyję. Właśnie. Tak. Często wiele kobiet. Bo to brzmi brutalnie. Tak, no brzmi, ale taka niestety jest polska rzeczywistość, że bardzo często kobiety, które nie dostają pomocy, no mają już takie wrażenie, że właściwie nie wiadomo, po co one żyją, że nikt ich jakby nie chroni, tak? Może lepiej byłoby, gdyby miała odeszła i byłby spokój. A tak to ja chodzę, proszę o tą pomoc i jej nie otrzymuję w taki sposób, żebym mogła czuć się bezpieczna, ja i moje dzieci. Mamy nadzieję, że kiedyś dojdzie do tego, że rzeczywiście problem przemocy wobec kobiet nie będzie tak
politycznie postrzegany, chociaż jest to oczywiście problem polityczny, że będziemy mogli pracować z politykami ponad podziałami. Ale jak możecie pracować z politykami ponad podziałami, jak macie mniejsze mózgi, jesteście słabiej wykształcone, jesteście po prostu głupsze, jak mówi Korwin-Mikke. No. No tak, no już może z panem Korwinem-Mikke to byłoby rzeczywiście trudne, no ale ciągle chcę wierzyć, że jednak no, wielu ludziom zależy na tym, żeby ten problem przemocy wobec kobiet ograniczać i w końcu są kraje, gdzie niezależnie od opcji politycznej, no można ponad podziałami jakby pracować i nie przerywa się finansowania organizacjom pozarządowym, które finansują, które pomagają kobietom doświadczającym przemocy. A to jest kwestia dojrzałości społecznej, czy jak? No myślę, że niestety tak i takiego źle pojmowanego pewnie postrzegania jakby tradycji i tradycyjnej rodziny, która których zdaniem jakby tych polityków zapewne no, taka polityka skierowana właśnie do kobiet, czy nastawiona na wzmocnienie jakby kobiet, ich roli w rodzinie, no, stanowi zagrożenie dla tych tradycyjnych wartości. No. Szkoda, że w XXI wieku jeszcze musimy o tym przypominać, że partnerstwo w rodzinie, równość, jakby to są wartości, które powinny wszystkim leżeć na sercu. To partnerstwo w rodzinie, bo dzisiaj są czasy bardziej konserwatywne. Nie tylko w Polsce, ale jakiś taki czas przyszedł na świecie, że konserwatyzm zyskuje na znaczeniu. W czasach konserwatywnych kobieta trochę wraca bardziej do kuchni, prawda, niż idzie do pracy. No to prawda, również polityka 500+, no też niestety sprzyja temu. Właśnie, albo nie idzie do pracy, bo państwo daje. Rezygnowało jakby z pracy, już też brakuje wystarczającej liczby żłobków, przedszkoli, żeby zapewnić swojemu potomstwu lepszą opiekę i nie pracować za grosze. No ale potem niestety może to się odbić na wtedy, kiedy kobiety będą starsze, zostaną bez środków do życia i bez zabezpieczenia finansowego. I z takimi kobietami też mamy w centrum do czynienia, które całe życie poświęciły dla rodziny, dla męża, wspierały go, a kiedy osiągają wiek blisko emerytalny albo emerytalny, panowie odchodzą do młodszych pań, one zostają bez jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego. Też jest to forma przemocy wobec kobiet. To prawda, tak, finansowej w jakimś sensie, tak, prawda? Nawet dosłownym. Natomiast myślę sobie, że na dzień, na Wigilię 8 marca to my nie brzmimy optymistycznie w tej rozmowie. No niestety znaczy, nie. Pani bardziej nawet niż ja, ale... No to prawda, że nie brzmi optymistycznie. Znaczy, bo pani, to nie jest fajne, ale właśnie to hasło, przepraszam, że żyje, jakby wybrzmiewa w tej rozmowie. No to prawda, że ono wybrzmiewa, ale mam nadzieję, że ono też jakby uwrażliwi tych, ale pójdziecie jutro od posła do posła, dacie mu te kwiaty, powiecie mu niestety tak, obawiam się, że tak nie będziemy mogły zrobić, ponieważ no, Sejm jest dość zamkniętą instytucją, więc będziemy musiały wręczyć go po prostu, te kwiaty poprzez biuro podawcze. Mam nadzieję, że dotrą do każdego posła i że uwrażliwią ich na problem, bo mamy skierowany odpowiedni list również, który będzie załączony do tych bukietów. A mam nadzieję, że to hasło, no jednak bardzo pesymistyczne, to prawda, ale jakby uczuli i zwrócił uwagę, że to jest skandal w XXI wieku, żeby kobiety musiały przepraszać, że żyją i szukać pomocy i o nią się upominać, zamiast po prostu tą pomoc mieć, która jest dla nich otwarta, i nie, żeby nie musiały się borykać ciągle z problemem, czy organizacja, której zaufały, z której pomocy korzystały, będzie miała od 1 stycznia finansowanie, czy nie będzie miała. Pani jutro strajkuje? No tak, bierzemy udział oczywiście jako centrum w różnych, w domu też? W różnych akcjach. Nie, nie, w domu nie. Nie da się. W domu niestety ja właściwie mieszkam sama, więc jakby nie mam co strajkować. Tak naprawdę, więc muszę zrobić to, myśli co pani, że do łatwiej, mnie należy, łatwo będzie robię, kobietom więc... jutro postrajkować? No myślę, nie pójść że do może pracy, to nie być albo... łatwe po tych doświadczeniach, które kobiety miały, które brały udział w różnych protestach w szkołach. No, rzeczywiście. No, mam nadzieję, że jednak dopiszą kobiety i będzie duża frekwencja, że pokażemy po raz kolejny, że jesteśmy solidarne i że nie zgadzamy się na to, co dzieje się w Polsce i będziemy walczyć o swoje prawa. Będzie to powtórka z tamtego Czarnego Marszu? Obawiam się, że może nie być aż takiej frekwencji, jaka była w marszu 3 października. Myślę, że to był jednak dość specjalny dzień, ale wierzę, że będzie nas dużo na ulicy. Też było nas dużo na niedzielę podczas manify, więc myślę, że to przełoży się również na frekwencję. To jest niesamowite, że dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, w takim kraju, w którym kobiety na ulicach, manifa na ulicach, znaczy te lewaczki znowu wyszły, niech sobie pokrzyczą, przejdzie im, prawda? To jest takie myślenie mniej więcej. No tak, ale też nie, no bo proszę zwrócić uwagę, że ten protest 3 października no jednak przyczynił się do tego, że wycofano się, wprawdzie no, na krótko, bo jest kolejna inicjatywa, ale jednak ekipa rządząca wycofała się z tego projektu bardzo restrykcyjnego, zaostrzającego prawo do aborcji, więc
myślę, że też mogą mieć swój skutek. Że to może taki akcent optymistyczny, że jednak możemy. Choć trochę. Tak, choć trochę. Przepraszam, że żyję, ale czasem jak tupnę nogą, to coś załatwię. No właśnie. Tak. No też uczymy kobiety właśnie, żeby tupały nogą, żeby mówiły nie, żeby potrafiły się bronić. Prowadzimy takie kursy, będą na przykład samoobrony i asertywności dla kobiet, bo często my jesteśmy tak wychowywane niestety, że nie potrafimy tupnąć nogą i powiedzieć nie, ja się na to nie godzę. Nie wypada, tak? Nie wypada, tak. To ja jestem odpowiedzialna, kochanie, w życiu. Za to, że mąż się tak, a nie inaczej zachowuje, bo to moja odpowiedzialność, moja rola. Więc musimy zdjąć z siebie ten ciężar i powiedzieć nie, nie godzę się. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję za kwiaty, za spotkanie, za rozmowę i za to, że ma Pani siłę jeszcze chwilę powalczyć, więc trzymamy kciuki. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego. Do widzenia. Do zobaczenia. Naszym gościem była szefowa Centrum Praw Kobiet. Ukłony. Do zobaczenia. Dziękuję. Urszula Nowakowska. Już za chwilę, szanowni widzowie Onet Rano, spróbujemy ruszyć... Dzień dobry. Ja, Kuba Raciński. Cześć, Kuba. Organizator pierwszej analogowej misji na Marsa. Wiesz co, są korki na Marsie, czy nie? Jeszcze nie. Dopóki Polacy nie przyjechali, jeszcze nie. A ja muszę sprawdzić te, które są u nas. Dobrze, Łódź, Katowice i Poznań sprawdzimy teraz i zaraz sobie ruszymy w świat. Cały czas jest tak, że kobiety są z Wenus, a my jesteśmy z Marsa, czy nie, jak myślisz? W naszym zespole tak jest. A to ile? Masz podział tam? Pół na pół, czy jak to jest? Mamy dwie kobiety i trzech facetów. Dwie kobiety, trzech facetów. Tak. Kto jest skuteczniejszy? To zależy, w których zadaniach. Dobra. Bardzo fajnie się uzupełniamy. Zespół jest tak dosyć stricte zadaniowy, jednocześnie kobiety trochę tonują, że tak powiem, napięcia w zespole. To zaraz o tym pogadamy. Tak. Teraz na Marsie w Łodzi trzeba ze Strykowa poświęcić jakieś 30 minut, z Pabianic 34, z Konstantynowa 21, a z Andrespola około pół godziny. Jeśli chodzi z kolei o Katowice, już sprawdzimy, jak to wygląda. Nie powinno być źle, patrzyliśmy dzisiaj na cały kraj. Nie jest. Siemianowic do centrum 12 minut, z Chorzowa 12, ze Świętochłowic 8, z Mikołowa 23, z Tychów około 32 minut, z A4 49 minut w okolicach Chorzowa i jeszcze został nam Poznań i za moment ruszamy sobie na Marsa. Co do Poznania, szanowni nasi widzowie, na zachodzie kraju dzisiaj powinno na chwilę przynajmniej wyjść u Was słońce, to tyle o pogodzie, natomiast z północy do centrum teraz 35 minut, z zachodu 11, z południa 24, a ze wschodu około 29 minut. Jesteś przy okazji także facetem, który zaczyna całkiem poważną współpracę z SWPS, prawda? Zgadza się. Są naszym strategicznym partnerem. A co to znaczy? Potrzebujecie dzisiaj wsparcia uczelni, żeby ruszyć w świat? Zdecydowanie tak, ponieważ dzisiejsza uczelnia zmienia się. To już przestał być taki moloch typowo, który się skupia na grantach, na takiej twardej nauce, a coraz bardziej wchodzi właśnie w coraz ciekawsze projekty, ponieważ nie ukrywajmy, obecnie projekty, są poszukiwane ciekawe projekty, które przykuwają nie tylko uwagę, ale są coraz bardziej interdyscyplinarne. Spróbuj powiedzieć o Twoim projekcie, tak, żeby dzisiaj każdy z naszych widzów, jasne, oglądający nas sobie na telefonie, na tablecie, na telewizorze, wszędzie, niezależnie od wieku, pomyślał sobie, wow. Okej, dobra. Więc tak, stworzyłem projekt EXO-17. Jest to pierwsza całkowicie polska analogowa misja marsjańska w habitacie MDRS. W czasach cyfrowych analogowa misja? Właśnie o to chodzi. Dlaczego analog? Wszyscy właśnie zadają nam to pytanie. Chodzi o analogię sprzętu, testu oraz procedur, które będziemy wykonywać. Jest to po prostu tak zwany, co to, testy scenariuszowe. My 24 godziny na dobę przez 2 tygodnie będziemy się zachowywać dokładnie tak, jakbyśmy przebywali na Marsie. Ale polecicie do Utah, gdzie właściwie Mars jest odtworzony. Jest odtworzony. W amerykańskich warunkach. Dokładnie, tam co roku wygrywają nasze łaziki, dzielnie studenckie walczą, ale postanowiliśmy w końcu zrealizować misję, gdzie Polacy pokażą, nie dość, że potrafimy bardzo fajne projekty przeprowadzić, jednocześnie będziemy po prostu cały czas pracować, mieszkać w tym środowisku i to jest dla nas niesamowita nauka, ponieważ to nie są eksperymenty, które są od siebie oderwane. My po prostu będziemy cały czas pracować w tym środowisku, będziemy zmęczeni, zestresowani. Chodzi o tworzenie tego typu warunków misji, żebyśmy mogli się nauczyć na przyszłość. Jak co kiedy jest ta przyszłość? Bo wiesz, jak masz Ilona Muska, który właściwie trochę nam skraca te dystanse do świata i on mówi, kosmos, nie ma sprawy, dwóch moich klientów leci za chwilę. Na Marsa kiedy? To jest dobre pytanie, zależy się z kim rozmawiamy. To ja chcę być pierwszy. Okej. Okay. Wyobraź sobie, że jedziemy w takim mobilnym studiu po Marsie. Jasne. Tam będzie czym oddychać w ogóle? Będzie, spokojnie, damy radę. A wpuścimy kobiety? Oczywiście, to podstawa. No ale one siedzą na Wenus. Ile jest z Marsa na Wenus? Kawałek, nie? Jest, patrz, kawałek. O nie, a czasem za daleko. To zależy. Generalnie z naszych doświadczeń wynika, bo są dwie szkoły, tak? Albo tworzymy zespół stworzony zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn. Jest szkoła sami faceci, więc same kobiety, były to testowane przez NASA na Antarktydzie w latach 60. i później.
nigdy idealnego złotego środka nie znajdziemy, ale w mojej ocenie ideałem jest jednak zespół mieszany, ponieważ wykorzystujemy zarówno przede wszystkim silne strony obu płci. Mhm. I to jest bardzo, bardzo fajne. I też łatwiej czasem rozładować emocje. Tak, tylko jak się powstrzymać, żeby się nie zakochać w kobiecie, jak już siedzisz na Marsie, wiesz, że w grupie jest tylko 5 kobiet i 5 facetów. A, to jest wyzwanie, to jest wyzwanie. My na szczęście nie mamy takich wyzwań przed nami. Bierzemy tylko zajęte i dokładnie, takie, które nie zdradzą. Dokładnie, a z drugiej strony mamy tutaj bardzo silnie zadaniowe podejście do projektu i patrzymy na nie jak na po prostu kumpli, więc... Kuba, siedzisz sobie w Utah, w miejscu, które bardzo przypomina Marsa. Co jest dla Ciebie, człowieka, który się tym już bardzo interesuje, największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem jest badania czynnika ludzkiego. Jestem psychologiem i o ile możemy sobie dosyć jasno znaleźć ograniczenia w sprzęcie, szukamy ich, szukamy nowych procedur, nowych procesów, o tyle ludzie, dopóki nie znajdą się w pewnych warunkach bardzo analogicznych właśnie do tego typu warunków marsjańskich, nadal tak naprawdę nie wiemy, co w nich do końca siedzi, gdzie mogą być problemy. Doświadczenia, między innymi tutaj mamy na pokładzie doktor Natalię Zaleską, przepraszam, z Centrum Badań Kosmicznych Panu, która jako jedyna Polka wcześniej była w MDRS wcześniej. I jej doświadczenia jasno wskazują, że czynnik ludzki jest najbardziej nieprzewidywalny i problemowy w tego typu. Jesteśmy 2 tygodnie odcięci, izolowani całkowicie od świata. Mamy tylko łączność, bardzo ograniczoną łączność z krajem. Tutaj będziemy mieć Centrum Kontroli Misji. Ale specjalnie po to, żebyście właśnie poczuli się tak jak na Marsie? Dokładnie. Żadnego Facebooka, żadnych mediów. Tylko po prostu codzienny kierunek. Nie lepiej pojechać do Krakowa? Tam podobno w klasztorze można się wyłączyć. No. Można, ale jednak potrzebujemy kawa pustyni, gdzie będziemy testować kombinezony, roboty, kilka fajnych polskich nowych. Zrobiliście to już tu w polskich warunkach, tak? I chcecie je tylko przetestować? Testowaliśmy, znaczy tak. Część eksperymentów, nad którymi pracujemy, to jest w ogóle konglomerat. Mamy kombinezon, który jest pierwszy polski analogowy kombinezon kosmiczny, który będziemy testować właśnie w tych warunkach. Mamy robota Aresa 2 z Politechniki Warszawskiej. Mm-hmm. Mamy akurat mój wynalazek, prysznic mgłowy, który będziemy się... Prysznic mgłowy? Mgłowy, tak. Czyli? Będziemy się napylać jako mgłą wodną. Mm-hmm. Normalną wodą H2? Dokładnie. I co? W bardzo małej ilości wody, 0,5 litra wody. Okay. Dzięki temu. Wcześniej był testowany na analogicznej symulacji w Austrii i tam było pewne zainteresowanie. A ty nie zdążysz się namydlić, a już nie będziesz miał się czym zmyć. Spokojnie. Testy w wannie przeszły pozytywnie. Dokładnie. Więc fajne rozwiązanie dla osób, które mają bardzo ograniczone zasoby wodne i też ograniczony czas, a jednocześnie chcą zachować higienę. Dlatego, że tam na górze nie ma wody? Jest bardzo ograniczony, mam wszystko ograniczone i osoby, które nie potrafią żyć w bardzo ograniczonym świecie, w takim pudełku z ograniczoną ilością zasobów, mają ciężko. I wszystkie te dane, bo rozumiem, że po coś to trzeba zrobić. Później zostawiacie Amerykanom, którzy teraz mówią, chodźcie do nas, więc im wy zostawiacie wyniki swoich badań i oni korzystają przy locie na Marsa z tego, czy jak? Tak, bierzemy udział w eksperymencie NASA, czynnika ludzkiego, gdzie będą badane nasze style przywództwa, kompozycji zespołu, przy właśnie długotrwałych lotach Mars i dalej. Ale jednocześnie największa nauka płynie dla zespołu oraz właśnie tutaj do Polski, jak uczyć się konstruować tego typu misje, jak budować zespoły, ponieważ chcąc nie chcąc, przyszłością są jednak loty załogowe. Poza tym mamy bardzo. To nie jest tak, że my się przygotowujemy do lotu na Marsa, bo najprawdopodobniej żaden z członków tego zespołu nigdy najprawdopodobniej nie poleci na Marsa. Najprawdopodobniej, to mi się podoba. Ale jednocześnie bardzo dużo fajnych, ciekawych doświadczeń również do innych zespołów spływa, tak? Jeżeli chodzi o interakcję robot-człowiek, tutaj mamy bardzo fajnego specjalistę, dr Karolinę Zawieską z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiaru, gdzie będzie badała antropomorfizację łazika, który będzie z nami współpracował. Nazywam go czasami 8 pasażerem Nostromo i jest właśnie pytanie, czy my będziemy go traktować jako narzędzie pracy? Nie no, dzisiaj w czasach sztucznej inteligencji to musi być w twój kumpel, no inaczej się nie da. No. Zobaczymy, mamy duże różnice. A ty jako psycholog masz jakie podejście do tego? Ja akurat podchodzę do tego jako do narzędzia. Dla mnie to jest narzędzie jak młotek, jak kombinezon, który umożliwia mi pewien proces. Ale nie wiem, czy po 2 tygodniach izolacji, skazania... Nie polubię. Wiesz, okaże się, że pokłócisz się z całym zespołem, zostanie ci tylko on i będziesz mógł z nim spokojnie rozmawiać. No. Jest jeden z scenariuszy zakłada właśnie, że będzie mediatorem. Jak się pokłócimy. Podjedzie do Kuby, powie Kuba, przeprosz, podjedzie do Karoliny. Karolina, dokładnie, nie krzycz na Kubę, tak? Dokładnie, zobaczymy. Spróbujemy. Szukamy ciekawych takich rozwiązań, bo jednak przyszłością jest silna współpraca robot-człowiek. Inaczej się nie da. Widzisz, że okazywało się, że w psychologii akurat nie będzie nigdy automatyzacji. Nie zawsze to będzie musiała być relacja człowiek-człowiek. Mózg, serce-serce. Tak. No. Ostatecznie tak. I to jest właśnie najpiękniejsze, bo to jest najbardziej nieprzewidywalne. A dlatego wybrałeś ten zawód. W części tak.
No, po części tak, poza tym z dziewczynami łatwiej postępować. Jasne. Ile czasu zajęło Wam konstruowanie tego kombinezonu i innych rzeczy, które tam zabieracie? Znaczy tak, misja, początek misji zaczął się we wrześniu 2015 roku. W maju ubiegłego roku dostaliśmy się do habitatu. Od tego, to oczywiście projekt był podzielony na etapy. Jeżeli chodzi o sam analog kombinezonu, to jest pierwsze podejście, pierwsza generacja. Będziemy testować tak naprawdę, co działa, co nie działa, w którym kierunku iść. Prace trwały od listopada, więc jeżeli chodzi o ten kombinezon... Tak. Dzisiaj nie ma nic za darmo. Kto Wam pomaga, żebyście mieli pieniądze na to, żeby to zrobić? Przed chwilą jeszcze rozmawialiśmy sobie z przedstawicielką fundacji, która pomaga kobietom i się okazuje, że co 4 lata mogą mieć kasę lub nie. A u Was? U nas jest podobnie. Tak? Generalnie jest ciężko. Sponsorzy wyłożyli środki, ponieważ niestety środki państwowe nie są wystarczające. Mamy tak zwany uścisk. Ale chciałem tutaj podziękować Ministerstwu Nauki za patronat honorowy. Co przyszedł Gowin, pogratulował mu inny, fajnie, fajnie, Mars, super sprawa, lećcie. Tak? I koniec. No, generalnie tak. Jednocześnie no, po prostu sponsorzy, którzy są zainteresowani testami, tak? Między innymi właśnie Uniwersytet UPS, firma Medical Logarithmic Scale, które będziemy testować bardzo ciekawe holtery. Będziemy cały czas online podglądani z Polski 24 godziny na dobę, jak pracują nasze serca. I jakoś to się fajnie nam spięło. Czyli ty będziesz też królikiem doświadczalnym. Jednocześnie. Twoje serce będzie podpięte. Cały czas. Obserwowane. Będziemy online obserwowani. Będzie można sobie zobaczyć, co u ciebie słychać. Dokładnie. Czy się Nie, nie. Będzie można zobaczyć, czy się zakochujesz. Nie, nie. Naszym zespołem nie jest. Dwa tygodnie. Nie. To wszystko się jesteśmy profesjonalistami. Nie, no oczywiście, że tak. No czy nie, jest kilka fajnych takich ciekawych eksperymentów. Będziemy jeszcze oprócz tego testować właśnie ten kombinezon, nowe filtry eksperymentalne polskie do oczyszczania powietrza wewnątrz habitatu. Czy później będzie można wykorzystać w Warszawie, czy nie? Zobaczymy. To działa na smog, czy nie? Na smoki krakowskie też pewnie działa, więc myślę, że damy radę. Jak patrzymy sobie teraz choćby na tę czerwoną planetę, co to jest takiego intrygującego? To na Islandii masz podobne klimaty. Zgadza się. Prawie, że. Myślę, że tak naprawdę to, co nas fascynuje, to ta właśnie... Że można tam dolecieć tak naprawdę? Myślę, może to jest najbardziej fascynujące. Czy? Myślę, że tak naprawdę my jako ludzie potrzebujemy wyzwań. Bez tego nie potrafimy się rozwijać i żyć. Więc tak naprawdę, patrząc logicznie, patrzymy na zimny, martwy świat z dosyć ograniczonymi zasobami. Nieprzyjemny, niegościnny, a my się pchamy. Tak, ale z drugiej strony, co byłoby, gdyby Kolumb nie chciał wypłynąć za ocean? Może tam nic nie było, tak? Nie no, wiedział, że będą przyprawy, wiesz, ciepło będzie. My musimy po prostu, żeby rozwijać się, potrzebujemy wyzwań. I Mars jest takim teraz tematem przewodnim, żeby spróbować. Będzie Mars, potem będzie gdzieś trzeba dalej. A co jest dalej? To jest dobre pytanie. Na razie totalny fokus jest na Księżyc oraz na Marsa, a tak naprawdę cały czas raczkujemy. Ale z drugiej strony, wiesz, niby raczkujemy, a z drugiej strony, zobacz, wychodzi facet, o którym już wspomnieliśmy i mówi, lećmy na Marsa za sekundę. I okazuje się, że to marzenie się przybliża dla każdego właściwie, tak? Nie trzeba być już mega kosmonautą, żeby sobie polecieć. No. Tak, tylko właśnie tutaj mamy przewagę. Dokonuje się pewna zmiana. Wchodzi kapitał prywatny, bardzo duży kapitał. I jest zmiana podejścia, podejście bardziej takie startupowe, które akurat ja osobiście bardziej rozumiem. Nie działamy tutaj z wielkim molochem, jakim jest NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna. Mniejsze organizacje są szybciej podejmują decyzje i więcej, mają większą skłonność do podejmowania ryzyka. Tutaj jednak podbój kosmosu zawsze będzie się wiązał z ryzykiem, trzeba po prostu je skalkulować. Więc przyszłość tak naprawdę należy do współpracy duża agencja kosmiczna i właśnie podmioty prywatne. Tak, dlatego, przyszłość. Że wy jesteście bardziej elastyczni, tak? Tak, my po prostu szybciej reagujemy. I w sensie stracicie trochę mniej pieniędzy, jak projekt nie wyjdzie. A, tak. W ten sposób. Poza tym no, w razie wpadki, wiadomo, NGS jest korzystniejszy. Łatwiej to rozliczyć. Nie, no masz rację, no to jest praktyka. Tak naprawdę liczą się tutaj pieniądze. Musk też nie wydaje swoich pieniędzy po to, żeby kiedyś do niego nie wróciły, prawda? Dokładnie. My jesteśmy bardzo pragmatyczni, jeżeli chodzi o naszą fundację Exorion. Generalnie nie robimy tego sztuka dla sztuki, bądź dla fajnej zabawy, bo czasami spotykamy się również z takimi opiniami. Nie, to są po prostu określone testy, które mają przynieść określony zwrot kapitału i mają przynieść. A jaka perspektywa jest założona? Wiesz, inwestorzy lubią, żeby to było szybciutko, 2-3 lata i dawaj. My przede wszystkim tworzymy raporty UX-owe, czyli User Experience, czyli pokazujemy, co należy poprawić w danym produkcie, więc już pewne, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to pewna ulepszona generacja za pół roku się pojawi po naszych raportach. Trzymam mocno kciuki. My również. Żeby pan psycholog dał radę. No, damy radę. Myślę, że czynnik ludzki przeżyje. O
i oba robot przeżył, tak. Znamy. I jak on się nazywa? Ares 2, wojownicze. Ares 2, chodź na chwilę, potrzebuję wsparcia psychologicznego. Tutaj wojownicze imię, w ogóle Mars to planeta wojny, więc damy radę, spokojnie. Zaczyna się. Cieszę się bardzo, że wpadłeś do nas dzisiaj. Dziękujemy za to spotkanie. I trzymam bardzo mocno kciuki za to, żebyś wytrzymał te 2 tygodnie tam. Wytrzymam. Żebyście się nie pobili, nie pokłócili, żebyście się nie pozakochiwali w sobie, żeby ta misja się udała. Okej, okay. Wszystkiego jeszcze dobrego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pierwsza analogowa polska misja na Marsa i Kuba Falaciński. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do zobaczenia. Serdecznie.